Witamy Państwa w naszym kolejnym patostreamie. Dzisiaj będziemy rozmawiali o wydarzeniach mijającego tygodnia. Powiemy o sprawie pozbawienia immunitetu posła Grzegorza Brauna. Powiemy o tym, jakie postępy następują w budowie generalnego gubernatorstwa na ziemiach polskich. Powiemy, jak czas pozwoli o rocznicy powstania styczniowego. No i jeszcze być może jakieś tematy się wyłonią z naszej rozmowy i o tym też będziemy starali się Państwu powiedzieć. Więc tak, jeszcze o dniu judaizmu też chcielibyśmy powiedzieć. Samo przyjdzie. No więc, niewątpliwym gwoździem tego tygodnia była sprawa Grzegorza Brauna, pozbawienia go immunitetu poselskiego i pozbawili go, tak jak myślałem. Jednomyślnie niemalże. Niemalże. 15 sprawiedliwych się okazało. Chyba dwóch chyba jeszcze chyba dodatkowo chyba z PiS-u, tak jak chyba pan Woźniak, tak? Tak. Woźniak i kto jeszcze? Nie, to było tak, bo właśnie pozbawiony Grzegorza Brauna immunitetu będzie odpowiadał z kilku artykułów za kilka tych czynów, które mu prokuratura zarzuciła. Przede wszystkim chodzi o zgaszenie tej Chanuki Habba Plubawicz w Sejmie, ale też i o czyny z poprzedniej kadencji, których miał się dopuścić, to znaczy zniszczenie choinki w sądzie z ozdóbkami pederastycznymi. Następnie tam o zniszczenie mikrofonu w Instytucie Niemieckim, gdzie naukowiec z Niemiec obrażał naród polski i przypisywał mu udział w Holokauście. Wtedy Grzegorz Braun, jak pamiętamy, wyrwał mu mikrofon i go rozbił. Całkiem słusznie. I za jego interwencję w związku z obowiązkiem noszenia maseczek i nadużywaniem tak zwanej pandemii do pozbawiania ludzi praw obywatelskich. No ale tutaj mówię tym, co przeważyło, to była ta spektakularna akcja zgaszenia Chanuki sekty żydowskiej Habba Plubawicz w Sejmie. No i to przeważyło, że prokuratura postawiła mu zarzuty, no i skwapliwie Sejm, no prawie jednomyślnie, bo tylko wyłamało się 15 posłów z Konfederacji, dwóch było nieobecnych, to znaczy pan Wipler i pan Tyszka nie stawili się. Wipler po raz wtóry daje plamę. Tak, i pan Tyszka. Nie broni swojego kolegi klubowego. Nie przyszedł na głosowanie, no i wyłamał się z tego chóru pan Tadeusz Woźniak z PiS-u, to trzeba podkreślić, bo to był jedyna osoba, no mało znany poseł, ale teraz będzie znany przez to. Teraz będzie przez to może bardziej znany. Przynajmniej przez nas. Zachował się przyzwoicie i głosował przeciwko. Natomiast jeszcze kilku się wstrzymało, to byli głównie posłowie z Solidarnej Polski, no i jeszcze posłowie od Kukiza, czyli Kukiz, pan Sachajko i pan Jakubiak. Jakubiak. Też tutaj się zachowali przyzwoicie. Zresztą tych głosowań nad pozbawieniem immunitetu Grzegorza Brauna to było kilka, bo tam na każdy paragraf było oddzielne głosowanie i tam też różnie się to rozkładało. Oczywiście najwięcej potępienia było za zgaszenie Chanuki, natomiast gdy głosowano sprawę zniszczenia tego mikrofonu w Instytucie Niemieckim, no to tutaj nawet poseł Suski chyba się wstrzymał, czy też zagłosował przeciwko z PiS-u. Także w każdym głosowaniu troszeczkę to inaczej wyglądało, no ale generalnie widzimy, że tutaj jest koalicja ponad podziałami i wszyscy chcą Grzegorza Brauna ukarać i wszyscy głosują, czyli pokazuje to tak naprawdę kto czym pachnie. A raczej śmierdzi. Także tutaj ta sprawa była i to jeszcze to znamienne, że to głosowanie odbyło się 17 stycznia, czyli Dzień Judaizmu. Tak zwany Dzień Judaizmu. Czyli jak to mówił ojciec
Woroniecki, czy nie miał jakiej, czyli nie ma przypadków, są znaki. To ojciec Bocheński. Bocheński. Nie, to nie ojciec Bocheński, to jeszcze inny ksiądz. Kiedyś wiedziałem, parę razy próbowałem zapamiętać, nie dałem rady. No, ale to jest słuszne spostrzeżenie. Nie, także nie ma przypadków, są znaki. Są znaki. To się odbyło 17 stycznia w tak zwanym Dniu Judaizmu obchodzonym w Kościele Polskim od 1998 roku. A teraz jeszcze chciałem Ci, Grzegorz, przerwać, bo to ja teraz adresuję moje przesłanie do posłów PiS-u. Chciałem powiedzieć, że jesteście strasznymi obłudnikami, bo tutaj kreujecie ludzi, którzy ewidentnie naruszyli paragrafy w celu ścigania przeciwników, można powiedzieć, w celu działania na korzyść naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego. Robicie z nich świętych, natomiast Grzegorza Brauna wydaliście sądowym siepaczom. Tak, trzeba powiedzieć wprost. Jesteście obłudnikami, hipokrytami. No ale to nie tylko w tym to się przejawia, a w końcu... A nie tylko, ale ja mówię już na przykładzie Brauna. Z ostatnich dni to są rzeczy, no ale przecież wiemy, że to, że znajdujemy się w tej chwili w takiej sytuacji, że instaluje się nam tutaj generalne gubernatorstwo, no to też przyczynę... Tego należy szukać w tym, że to ludzie dziś tworzący PiS stręczyli nam Unię Europejską, która w tej chwili się przekształca w Rzeszę. Ale ludzie takiej pamięci, Grzegorz, ludzie takiej pamięci głębokiej nie mają, więc trzeba tutaj operować faktami bliskimi. Faktem bliskim jest to, że rzucili, kiedyś to za czasów cesarza Nerona, takiego chrześcijanina, którym jest Braun, rzuciliby lwom na pożarcie. Teraz ludzi się rzuca na sądom na pożarcie, żeby który też pełnił formę kata, bo będą tam go sądzić aż do, nie wiem, a może go szybko nawet osądzą. Myślę, że całkiem szybko, bo teraz mówię, wchodzimy w rewolucyjne sądy. Surowości, te wskazówki zegara na zegara historii szybciej biegną i widać, że naszym przeciwnikom bardzo się śpieszy i chcą jak najszybciej właśnie osiągnąć cele. Teraz jest surowość etapu nastała. No i tutaj właśnie, ale w ogóle te zarzuty, które są Braunowi stawiane, no to normalnie nie powinny być ścigane z oskarżenia publicznego, tylko z co najwyżej z oskarżenia prywatnego. Czyli ten Niemiec powinien, gdyby chciał, a to już dawno było, bo to było w zeszłym roku, podać go o zniszczenie mikrofonu. Tak samo pederaści powinni go podać za zniszczenie ich choinki, która zresztą nie wiadomo na jakich zasadach znalazła się w sądzie, ośmieszając w ten sposób instytucję sądu. I tutaj interwencja Grzegorza Brauna była jak najbardziej wskazana. Podobnie te osoby, które podczas interwencji jego poselskiej, czyli chyba minister Szumski, mógł go podać też do sądu prywatnie. I tak samo ci członkowie sekty Chaba Plubawicz też za zniszczenie. Tam nie doszło do zniszczenia tej choinki, a ta osoba, doszło. Choinkę to widziałem, on wyniósł Nie, choinkę to wyrzucił do śmietnika, tak. ale Chanuki nie zniszczył, tylko zgasił. On po prostu bronił heroicznie świeckości państwa, bo na jakiej zasadzie jakaś sekta umieszcza swoje tam symbole, nawet chyba nie religijne, bo święto Chanuki tak naprawdę to nie jest święto judaistyczne stricte, tylko to zostało w XX wieku wprowadzone. O tym mówiliśmy poprzednim wyjaśnialiśmy tę sprawę. Prędzej powinny być, w każdym powiedzmy w skrócie, prędzej w Sejmie powinny być bombki bożonarodzeniowe niż jakaś choinka. To bombki to chyba były. Niż jakieś, nie wiem, menora, jakieś coś na kształt. To nawet nie jest menora, to mówię, menory, bo ten Chanuka tam jest ma 9 chyba, 9, numer ma 7. I to jest zupełnie inna bajka trochę. Ale o tym mówiliśmy w Ale i właśnie stawianie na jednej płaszczyźnie czynu pana Kamińskiego, pana Wąsika, na innej płaszczyźnie z czynami Grzegorza Brauna, które niewątpliwie wynikały z patriotyzmu i chęci obrony własnego kraju, to jest ponownie, wiecie co? Ja nie wiem, jak to po prostu nazwać. To jest po prostu... No tak, ale wchodzimy w etap surowości, no bo też przypomnijmy, Myślicie tylko, że krzykiem swoim nadrobicie braki racji.
To, że tylko że krzyczycie, że robicie jakieś demonstracje w Sejmie w obronie tych panów, Grzegorza Brauna rzucacie bez żadnego skrępowania na pastwę naszych sądów, które wiadomo, co będą robić, że posypią się pewnie wkrótce piękne wyroki, bo przecież tego... Już się sypią już piękne właśnie, no powiedz, wyroki, Grzegorz, no bo na przykład wczoraj dowiedziałem się, że został skazany pan Mariusz Dzierżawski, taki działacz, obrońca życia i pro-lifer, który organizował takie obwoźne wystawy pokazujące, czym jest aborcja, pokazujące te poszarpane dzieci. Został skazany na rok ograniczenia wolności i jakieś tam prace społeczne. Nie wiem, czy ten wyrok jest prawomocny, ale to pokazuje, że przestają się cackać. No, nawet Jan Pietrzak będzie miał zarzuty za to, że to już w ogóle jest absurd, za to, że powiedział, że te obozy koncentracyjne, które Niemcy tutaj zbudowali, no, niedługo mogą się zapełnić ponownie tymi emigrantami, których tutaj przymusowo będą umieszczać, relokować, na co się już obecny reżim zgadza. No i za to też mu jakiś tam artykuł przypisali, a w ogóle no, zapowiada się to jedna z ministrów, Terek Waginetu Tuska powiedziała, że zaostrzą kodeks karny w aspekcie tak zwanej mowy nienawiści, a mową nienawiści to jest wszystko, co się partii nie podoba i nawet taki nasz patostream też może być tutaj podstawą do wytoczenia nam zarzutów o mowę nienawiści. Zresztą ja już miałem taki proces to kiedyś tam, ale, to już miał jeszcze raz, ale wtedy to jeszcze wyszedłem obronną ręką. A teraz może już być gorzej, no bo mówię, idziemy wyraźnie w kierunku budowy struktur generalnego gubernatorstwa i to widać zarówno w tym, że rezygnujemy z inwestycji takich, które... Każde nieposłuszeństwo będzie traktowane jako zamach na niemieckie dzieło odbudowy. A, no to niemieckie dzieło odbudowy, no to z tym to nie ma żartów. Tak jak było w czasie II wojny światowej. No, to będziemy musieli walczyć z tym niemieckim dziełem odbudowy, tak jak nasi przodkowie to robili. No, mój dziadek był oficerem Armii Krajowej i walczył z tym niemieckim dziełem odbudowy, a teraz też chyba przyjdzie nam to robić, może nie w formie zbrojnej, ale na pewno politycznej. No nie wiem, jak to będzie. To jeszcze może już nie możesz z tego. No ale tak mnie tutaj w tym momencie tak mnie cały czas nurtuje taki problem. Może się do tego. O, przepraszam, jeszcze tak powiem, pan Roman Giertych tutaj zabłysnął jako gwiazda. No to jakieś opryczniny. On ma być szefem tej komisji do zwalczania zbrodni PiSu. To takim będzie nowym Dzierżyński. Zbrodni PiSu? Tak, Dzierżyński. Będzie się teraz wyżywał. No ale to nie chodzi, wiadomo, zbrodnie PiSu. No zbrodnie i nadużycia PiSu to my wiemy, jakie są i myślę, że w normalnym kraju, w niepodległej Polsce te osoby, które dopuszczały się łamania prawa i nadużyć też powinny być sądzone. Ja tam na przykład pana Kamińskiego i Wąsika nie żałuję, no bo oni faktycznie polowali na Andrzeja Lepera i wielokrotnie nadużywali swojej władzy, nawet aresztując ludzi, wsadzając ich do aresztów wydobywczych. No walczyli też oczywiście z przestępcami. Sami mają teraz okazję posmakować. Ale tam były nadużycia, no i teraz, ale to widzę, że złamano jednak tą zasadę, my nie ruszamy waszych, co może akurat jest optymistyczne, bo jak oni się tam wzajemnie będą dusić, no to może się wyduszą i może będzie... To może być jak powieść Mrożka. Precedens. Troszkę opowieść chyba ze sfer na razie, że wszystkie bezpieki nawzajem się aresztują. Światełka w tunelu nie widać, Niemcy ewidentnie dostali przyzwolenie od Amerykanów, że mogą tutaj sobie Europę urządzać. Ale powiedzmy, dlaczego dostali przyzwolenie? Niemcy odeszli od linii Bismarcka, czyli od linii współpracy z Rosją.
co bardzo ciężko to Amerykanom przyszło, bo próbowali tutaj wszelkie próby niszczące tej współpracy rosyjsko-niemieckiej. Niemcy i Rosja znosiły dzielnie, ale tutaj już Niemcy zobaczyli, że to już, że nie da się tak dłużej. Nie da się tak długo sabotować tutaj dzieła wojny ukraińsko-rosyjskiej i przeszły na stronę Amerykanów. I za to właśnie prezydent Biden zapłacił Niemcom Polską, bo no, ale my jesteśmy tylko... Niemcy też są niszczone przecież. No, Niemcy są też niszczone. Nie jest tak, że tylko Polska jest niszczona przez Niemcy. Niemcy widzimy też, w jakim znajdują się stanie. Po wysadzeniu im tych gazociągów, gdzie czerpali tani gaz z Rosji. No to są dalej inny gaz. Niemcy są w ogromnym kryzysie. W tej chwili widzimy, że tam doszło do buntu rolników i transportowców. Niemcy są zablokowane. Przetrzymają to. A jednocześnie zachowują się jak ten Murzyn Simon Moll, który miał AIDS-a i leczył tego AIDS-a w ten sposób, że zarażał inne kobiety, bo wierzył, że w ten sposób jakby swoją chorobą się dzieli z innymi i w ten sposób będzie wyleczony. Niemcy też, mając tego syfa, czy tam AIDS-a, jednocześnie zarażają innych i duszą innych, więc to mnie zastanawia. No bo inaczej nie mogą tego robić, bo przecież nie mogą Niemcy budować, nie mogą budować Czwartej Rzeszy na ideologii nazistowskiej, tylko muszą to robić na ideologii lewackiej, muszą udawać, że się szczerze nawrócili na demokrację i na lewactwo. Nie do końca tak jest, bo oni w tej chwili porzucają wiele tych skrupułów i pewne rzeczy już realizują na rympał i na odlew. No to tak właśnie, no bo dostali pozwolenie od... Mają w tej chwili swojego człowieka, Hertuska i tak dalej, i on tutaj wszystko robi. W tej chwili nikt nie może im podskoczyć. Likwidują energetykę, to znaczy to już tam, to wszystkie, można powiedzieć, rządy się do tego przyczyniały, ale teraz już w trybie przyspieszonym te wskazówki zegara historii przyspieszyły. Elektrowni atomowych, które były planowane, nie będzie, czyli będziemy skazani. To jest z góry wiadomo było, że nie na będzie. Na kupowanie energii od Niemiec albo instalowanie niewydolnej. Czyli niewydolnej, ale bardzo drogiej. I niewydolnej energetyki wiatrowej z firmy Siemens i fotowoltaiki. Będzie bardzo droga. Dla środowiska. No jest... czyli właściwie jest to niszczenie podstaw ekonomicznych, a z drugiej strony, no to o tym też chciałbym powiedzieć, no jest też i to jest problem większy niż kłopoty pana Wąsika, to co oni planują, jeżeli chodzi o wyniszczenie biologiczne Polaków, bo przecież zapowiedziana jest już aborcja od 6 tygodnia, jest planowana wprowadzenie tak zwanej pigułki wczesnoporonnej, która dzień po, tak zwanej, czyli bez recepty, czyli każda siksa, która bez wiedzy rodziców, bez niczyjej wiedzy, będzie mogła sobie taką pigułkę kupić i zażywać, czy jest potrzeba, czy nie. Oczywiście to będzie niszczyło też poczęte życie, ale też jeżeli nie dojdzie do poczęcia, to będzie też wyniszcza też organizm tej osoby i ona już w ciąży nigdy nie zajdzie. To jest to po prostu zbrodniarze i to trzeba wyraźnie powiedzieć. I o tym należy krzyczeć i tutaj bić na alarm, bo to jest uderzenie w podstawy biologiczne, niszczenie gospodarki i niszczenie dodatkowo tego. Jeszcze... Czyli to jest niemieckie dzieło odbudowy, tutaj jest na całego. Dodatkowo jeszcze ogłupianie pokoleń przez likwidację oświaty. Oświaty, tak. Zaniżanie ilości godzin lekcyjnych. No tak. Zniesienie prac domowych, w szkole co to bardzo pewnie tak. przez uczniów będzie bardzo przyjęte z entuzjazmem. Ja sam bym się cieszył na ich miejscu. No, gdybyś był w podstawówce, bym się cieszył. Ale zanim bym zmądrzał, to trochę bym musiał upłynąć czasu. No i ci nieszczęśni nauczyciele będą mieli podwyżki 30%, z chęcią to przyjmą. I oprócz będą tego mniejsze, roboty mniejsze obowiązki, to też będzie dla nich dobre. Bo to już nie są nauczyciele tacy jak Siłaczka i tacy jak byli w Grzegorz, ale powiem ci wprost, moja świętej pamięci, moja mama mówiła mi,
że środowisko za jej czasów, nie wiem jak to jest teraz, środowisko nauczycielskie strasznie było zainfekowane ideologią lewicową. Związek Nauczycielstwa Polskiego, to było tam mnóstwo komuchów. Tak. No. I ona sama mi powiedziała i w związku z tym, a oprócz tego jeszcze kiedyś był do zawodu nauczycielskiego, był dobór, dobór negatywny, czyli gdzie kto się nie dostał na inne studia, szedł na początkowe nauczanie albo na jakieś tam inne kierunki pedagogiczne. Zawód był mało płatny, mało prestiżowy, ale mierny, ale wierny, tam się mógł utrzymać. Dlatego tam byli ludzie, ludzie byli po prostu głupi byli ludzie. Można powiedzieć, i w okresie międzywojennym Związek Nauczycielstwa Polskiego był silnie infiltrowany i przez komunistów, no i był silnie zarażony ideologią masońską i socjalistyczną. No i to niestety przetrwało, ale byli też i nauczyciele z powołania. Byli, a teraz myślę, że tych nauczycieli z powołania jest znacznie mniej. Ale oni, Grzegorz, ci nauczyciele z powołania, oni są sekowani przez swoje środowisko, bo są uważani za dziwaków i za ludzi, którzy niepotrzebnie jakieś tam wymagania. A to nawet są rugowani, są strofowani przez dyrekcję, że za dużo wymagają, że coś tam chcą. I tak samo jest zresztą i na uczelniach, bo tak samo profesorowie, którzy wymagają, są niszczeni przez rektorów i przez władzę. To przecież też mówi święty pamięci Bogusław Wolniewicz mówił o tym. Tak, tak. Jego chyba nawet z tego powodu. Ja mam przecież masę znajomych, którzy pracują na uczelniach i o tym opowiadają. Tak jest, no ale to wszystko jest, mówię, ja tutaj zacytuję z takiej książki. Proszę, że jeszcze święto judaizmu koszulkę. A to zaraz. Ale to ci przypominam, żebym się zapomniał. Dobrze. Ja tutaj chciałem zacytować plan Reichsführera SS Himmlera. Jest zbieżny z tym, co w tej chwili robi ministra Nowicka w waginecie Herr Tuska. Więc tak, Reichsführer SS Heinrich Himmler, nawiasem mówiąc, fizycznie niezwykle podobny do podpułkownika Sienkiewicza, albo odwrotnie, pisał tak. Dla ludności nieniemieckiej wschodu nie mogą istnieć szkoły wyższe niż czteroklasowa szkoła ludowa. Taka szkoła ludowa ma zapewnić wyłącznie umiejętność liczenia do 500, napisanie nazwiska, przyswojenie nauki, że nakazem Bożym jest posłuszeństwo wobec Niemców. No to teraz tego nakazu Bożego może tego na razie nie będzie. Może nie być, a później chociaż religię tam będą likwidowali. Uczciwość, pilność i grzeczność. Czytanie ja nie uważam za konieczne. Ja jeszcze dodam, że jeszcze tam był jeden punkt, że jeszcze znaki drogowe powinni znać. To mówiliśmy na poprzednim filmie. Tak, także taki właśnie program jest teraz w tej nowej generalnej gubernatorstwie oświatowy realizowany, bardzo podobny do tego programu Himmlera i Franka, a zapowiedziano właśnie redukcję nauczania literatury, języka polskiego, geografii, historii, ale też i matematyki, i biologii, a natomiast więcej będzie o seksie. No i oczywiście ten program depopulacyjny. Ja słyszałem, że ma być nauka masturbacji też ma być. No tak, no to o seksie tam. No to o seksie, jak ci mówię o seksie, jak ci pokazuję, to Grzegorz, jest duża różnica. O pciach będzie dużo i tak dalej. Czyli ile pci jest, tak? No. WF-u będzie więcej, ale tutaj to też już różnica, bo akurat w Generalnym Gubernatorstwie również śpiew i WF też był redukowany. WF to kolej uczy pewnej tężyzny, a śpiew to też uczy pewnej jakby zbiorowych zachowań, budzi pewne emocje, więc to tak, też tak. Było tam w Generalnym Gubernatorstwie zabraniane albo w każdym razie redukowane. No i tak właśnie teraz podobnie jest. No i oni oczywiście to przedstawiają jako postęp, a co do tych planów depopulacyjnych, to z kolei aborcja to też, proszę Państwa, została po raz pierwszy legalnie wprowadzona w Generalnym Gubernatorstwie dla Polaków, dla Niemców nie. I chyba była jeszcze przed wojną. Nie, przed wojną to była tylko w kodeksie z 1932 w takich przypadkach, jak zagrażało ciąży, a w Generalnym Gubernatorstwie to są dokumenty bardzo precyzyjne. Tam jest mowa o tym, że trzeba zmniejszyć ilość tych niepełnowartościowych Słowian
w związku z tym aborcja nie powinna być karana, środki antykoncepcyjne powinny być powszechnie dostępne. Mm-hmm. W propagandzie należy podkreślać, że posiadanie dzieci jest problemem i ile to można sobie kupić, jak się nie ma dzieci. Ile kilogramów cukru? Jednocześnie propagowana mąki. Powinna być pornografia, rozwiązłość i tak dalej. No to każdy okupant żeby ogłupić do ludzi. Tego dąży. No i to i właśnie, rozpijanie jeszcze. I rozpijanie oczywiście. No rozpijanie. Płacenie, nie było płacenie wtedy płótką. Pigułek dzień po, no gdyby były to by czy pigułki były, tylko były pigułki ołowiane. No i jeszcze, no tak, pigułki ołowiane, a teraz będą farmakologiczne, tak które same kobiety będą sobie aplikowały po to, żeby zabić swoje dzieci, żeby siebie też w konsekwencji zabić. Więc ten program, powiedzmy, to jest największa chyba tragedia. Życie bez żadnych konsekwencji. Właśnie aborcja, eutanazja i zapłodnienie w szklance. To są trzy takie... Życie bez żadnej odpowiedzialności. Zapłodnienie w szklance, czyli in vitro. No to właśnie taki... Czy tam też będzie in vitro, tak naprawdę to też jest selekcja. Ten ma być, ten ma żyć, a ten ma do zamrażarki albo tam do jakiegoś przemysłu kosmetycznego. No tak. Ten zarodek jest najładniej wygląda, więc trzeba go... Jest bardzo przydatny, a poza tym jak już dojdzie do tych realizacji tych planów, no to części zamienne i tak dalej dla... No ja nie chcę się tego w ogóle... Ale to mówię, to jest jeszcze, chatko tego słuchać. Jeszcze pewna przyszłość, ale niebezpieczna. No i jeszcze wróćmy do tego dnia judaizmu, bo tutaj, jak mówiłem, ten dzień judaizmu 17 stycznia od 1988 roku jest w Kościele Polskim obchodzony, a dzień judaizmu pod hasłem kto spotyka judaizm, spotyka Jezusa. No tylko tutaj jest małe zastrzeżenie, że Pan Jezus spotkania z judaizmem akurat nie przeżył, więc to nie wiem o co tu chodzi, a najbardziej tutaj może właśnie o to chodzi. Gorliwie w to propagowanie tego dnia judaizmu zaangażował się taki czołowy modernista, czyli arcybiskup łódzki Ryś, który nakazał i wręcz nawołuje do tego, żeby w każdej parafii obowiązkowo takie dni judaizmu obchodzić. Nie wiadomo, czemu one mają służyć, no bo na pewno nie nawróceniu Żydów. A zresztą o tym nawróceniu... No, nie wolno teraz Żydów, nikogo nie można nawracać, a już Żydów to szczególnie. Nikogo nie można nawracać, a już Żydów nie bo mogą się strefić. Własną ścieżkę nie, oni mogą się strefić. Zbawienia. W ogóle te dzieci, które zostały po wojnie nawrócone, były ukrywane przez siostry zakonne w klasztorach w Polsce, były ochrzczone, to później czyniono im zarzut, że przed ten chrzest strefił te dzieci żydowskie. No tak, oczywiście. Ale teraz, no mówię, ta sekta Chabad Lubawicz, no to z kolei poluje na gojów, bo ona przecież, oni wierzą w reinkarnację i tam twierdzą, że te dusze tych Żydów zabitych w Holokauście gdzieś tam się wcieliły w gojów, no i trzeba ich właśnie pozyskiwać. Także jest to jakiś, no jest to sekta w judaizmie inna od tych dotyczących zostałych, bo judaizm zawsze był religią rasistowską, zamkniętą tylko do Żydów. No tam też było wiele sekt Bogrzegów. Poza tym wypadkiem z Chazarami, którzy przyjęli, no to nie było tam konwersji na judaizm, bo Żydem się trzeba urodzić z matki Żydówki i tyle. Znaczy, może były konwersje, ale to w którymś pokoleniu dopiero trzeba było, to było tak, że można było się do tego... Prozelitą można prozelitą, było tak, ale to też jest, no to nie miało się praw pełnych, tylko w którymś pokoleniu dopiero chyba. No achickie te religie, do którą nam wyznaje ten prezydent Argentyny na przykład. No ale to tak, ja już mówię, powiem tak wprost. A co do dni judaizmu, no to tutaj chciałem taką koszulkę pokazać z takim symbolem. To jest właściwe podejście do dni judaizmu, czyli widzimy tutaj krzyż Chrystusa Pana, który rozbija gwiazdę, symbol wyrasta z tej gwiazdy, judaizmu. Wyrasta i rozbija ją. Rozbija, tak. I to jest właściwe podejście katolika do judaizmu i innego być nie może. Natomiast no tutaj jeszcze, jak już jesteśmy przy tych sprawach religijnych, kościelnych, no to ostatnio papież, czy ta osoba uważająca się za papieża, Franciszek Bergoglio, po raz kolejny
wypowiedział się, że piekło jest puste, jego zdaniem. To co prawda zastrzegł się, że to nie jest dogmat, ale on tak uważa prywatnie i tak sądzi, że piekło jest puste. Po raz kolejny już to wypowiedział. To jest takie... Może być tak nawet specjalnie robione, bo on może podejrzewać, co go czeka. Ja tak myślę, bo to jest takie bardzo, bardzo freudowskie. Że on czuje pewien niepokój i dlatego tak chciałby sam się oszukać. Ale on oszukuje przy okazji innych ludzi, bo jakie są konsekwencje stwierdzenia, że piekło jest puste, czy że nie istnieje? No takie, że w zasadzie i Kościół jest niepotrzebny i Chrystus jest niepotrzebny. Grzechu nie ma. I grzechu nie ma, bo kula i dusza piekła nie ma. Rób ta, co chceta. Zresztą będzie teraz kolejna odsłona tak zwanej świątecznej orkiestry Jurka Owsiaka. Teraz pewnie Jurka teraz pewnie po dłuższej czasie dopieszczą. No, bo on wypuszczony, będzie 8 się lat musiał nachapać tutaj. Teraz dobrze. Ale to chyba w tą niedzielę to będzie, jutro. No będzie pewnie te serduszka i tak dalej, latać kurczęcymi puchami. A jednocześnie będą zabijać dzieci i nawoływać. To są zbrodniarze, nie bójmy się tego słowa, trzeba rzeczy nazywać po imieniu. Natomiast chciałem jeszcze o tym Franciszku, więc to jego stwierdzenie to jest takie nawiązanie do tych herezji, które głosił Orygenes. Doktor Kościoła. Ale on mówi też o wielu innych też rzeczy takich słusznych, ale tu akurat w herezji popadł. To zostało odrzucone. Zresztą gdy przyjmiemy, że piekło nie istnieje, to byśmy zaprzeczali słowom samego Chrystusa, który o tym wyraźnie mówi. I konsekwencją stwierdzenia, że nie mam piekła, no to nie ma potrzeby też i ofiary Chrystusa, nie ma potrzeby nawrócenia się, walki. Nie ma potrzeby żadnej religii. Nie ma potrzeby walki z sobą, tylko jest egoizm. Czy Franciszek nie zdaje sobie z tego sprawy, głosząc takie bzdury, że w ten sposób jakby z siebie samego przekreśla, bo po co Kościół, gdy nie ma piekła, po co nawracać, po co cokolwiek zmieniać? Jak już powiedziałem, po co walczyć nawet z sobą? To nawet takie sekty jak Chojecki, no to one uważają, że trzeba przynajmniej, czy protestanci, że trzeba przynajmniej klepnąć formułkę, nie? Że Jezus zbaw mnie, nie? Tam czyny są nieważne, ale trzeba wierzyć, wiara jest ważna. Natomiast przy założeniu powszechnego zbawienia i braku piekła, no to w ogóle nic nie jest potrzebne, wszystko traci sens. I to mówi osoba, która się uważa za głowę Kościoła, zresztą po raz kolejny to mówi, bo to już kilka lat temu też w wywiadzie dla gazety chyba La Repubblica to powiedział, później to było co prawda dementowane, a teraz to powtórzył. Także widzicie Państwo, że źle się dzieje zarówno w naszym Kościele, który jest ostoją moralności, ładu i cywilizacji, jak i w samym państwie polskim, które coraz mniej przypomina państwo polskie, a coraz bardziej właśnie generalne gubernatorstwo, które za przyzwoleniem hegemona zdychające Niemcy aplikują. I myślę, że chyba żeśmy wyczerpali. Jeżeli Państwu się to podobało, to prosimy tak w dużym skrócie, żeśmy powiedzieli. O łapki w górę i o komentarze. Prosimy też, myślę, chciałem jeszcze tutaj zapowiedzieć, że jeżeli dobrze pójdzie, no to już następne patostreamy będą w innej formule, w czasie realnym nadawane i będzie można pytania zadawać na żywo i jakby włączać się w te nasze dialogi na cztery nogi. A teraz to mówię, zachęcam do tego, korzystajmy z tego, że mówię, jeszcze to prawo nie jest zaostrzone. Korzystajmy z tego, że możemy tutaj się... Korzystajmy więc z wojny, bo pokój może być straszny. Będzie straszny, więc mówię, jak się Państwu podoba, to proszę to linkować, dawać łapki, komentować i do następnego patostreamu.
Żegnam.